Kończok. Mnie. Kajnazar Aue. Kajnazar. Kajnazar Aue. Jako rzęczy. Witam Was ponownie w kolejnym odcinku na kanale iVoting i może film, którym rozpocząłem ten odcinek, jest nieistotny, no bo mówi się tam w jakimś dalekowschodnim języku. Przecież my jesteśmy na zachodzie, nas to nie dotyczy. Może jest prawdą, może jest fałszem, może jest nieistotny, bo przecież żadne media głównego nurtu o nim nie mówiły. Ale na pewno istotne jest zagadnienie możliwego fałszowania wyborów i o tym też dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać. Rafał Ogusiewicz, zaczynamy. Oszustwa w wyborach to z definicji działanie polegające na nielegalnym zwiększeniu sumy głosów lub też wpływaniu na konkretne głosy na konkretnego kandydata, tym samym zmniejszając liczbę głosów na kandydatów innych. Zanim przejdziemy do przykładów z naszego rodzimego podwórka, to kilka ciekawostek ze świata. Zastanawiam się, czy wiecie, że w takiej Argentynie albo chociażby Meksyku kupowanie głosów to całkiem normalna sprawa, tym bardziej, że te kraje duży nacisk kładą na relacje międzyludzkie. Rodziny i społeczeństwa trzymają się tam blisko siebie, dlatego też są specjalne osoby, które znają lokalne towarzystwo i odpowiadają za to, żeby sprawnie przekupić wyborców na korzyść pewnych kandydatów. W tych krajach najczęściej płaci się albo gotówką, albo jakimiś korzyściami, na przykład nawet pracą. Nigeria. 1 na 5 Nigeryjczyków wprost przyznaje, że był w swoim życiu zamieszany w proceder kupowania głosów, a w takiej Kenii chociażby partie przeznaczają 40% swojego budżetu na to, aby sprawnie kupować głosy. No, to czas na Polskę. Jest w Polsce stowarzyszenie, które nazywa się Ruch Kontroli Wyborów i zwracają oni uwagę w swoich raportach na rażące wręcz zaniedbania podczas organizacji wyborów i na możliwe wykorzystanie tych zaniedbań. Ja link do raportu zamieszczam pod filmem, a w filmie skupię się na konkretnych przykładach, ale gorąco Was zapraszam do zapoznania się z całością tekstu poniżej. Zacznijmy od funkcji urzędnika wyborczego. Pełni on swoją rolę od dnia zarządzenia wyborów, aż do rozstrzygnięcia wszystkich ewentualnych protestów wyborczych. Ma on być gotowy odłożyć wszystkie swoje codzienne obowiązki na ten czas, żeby pełnić swoją funkcję, oczywiście otrzymując za to wynagrodzenie. Z tą funkcją mają nam się kojarzyć same pozytywne słowa, takie jak nadzór, neutralność, zaufanie czy kontrola, chociaż kontrola nie zawsze jest przyjemnym słowem. Niestety ordynacja wyborcza uczyniła z tego stanowiska fikcję. Cała neutralność miała być zapewniona dzięki temu, że będą to osoby wybierane spośród ludzi, spośród obywateli, a dzisiaj w praktyce wygląda to tak, że w zdecydowanej większości przypadków są to osoby pracujące w urzędzie, w samorządach, czyli osoby mocno spowinowacone z obecną władzą, osoby, które niekoniecznie muszą być neutralne, a wręcz zazwyczaj nie są. Kolejne pole do nadużyć to samo przygotowywanie wyborów, które leży w całości na barkach jednostek samorządowych, czyli władz gminy i ich pracowników. Czynności takie jak drukowanie list wyborczych, drukowanie kart wyborczych, przygotowywanie tych list, przygotowywanie pieczęci, planowanie infrastruktury, przy tym wszystkim biorą udział ludzie, którzy zazwyczaj należą do konkretnej partii politycznej i nikt tak naprawdę nie sprawuje nad nimi kontroli. Dlaczego nikt nie sprawuje nad nimi kontroli? Po pierwsze, ani komitety wyborcze, ani obywatele nie mają możliwości nadzoru nad drukiem tych kart i list i nie mają też możliwości nadzoru nad ich późniejszym obiegiem. Tak naprawdę okręgi wyborcze dopiero dzień przed wyborami otrzymują komplety kart do głosowania. Po drugie, i teraz uwaga, ani komitety wyborcze, ani członkowie komisji wyborczych nie mają kontroli nad tworzonymi listami wyborców, a te są dostarczane do komisji dopiero dzień przed wyborami, więc nie ma żadnej szansy na zweryfikowanie ich. I oczywiście już coś się z tym związanego wydarzyło. W 2015 roku Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów odkryło całą wręcz grupę ludzi w pewnym mieście, których adresy były powiązane z blokowiskiem, które od wielu lat nie istniało. I teraz uwaga, bo to, co do tej pory było, to jest taki początek, to jest taki wstęp, taki intro. Czy można oddać kilka głosów naraz jako jeden człowiek? Przecież to musi być niemożliwe. Albo przynajmniej bardzo trudne. No to uwaga, Ruch Kontroli Wyborów przedstawia konkretne sytuacje, w których można tego dokonać.
Po pierwsze, można użyć nieważnego dokumentu, ponieważ nikt tego nie sprawdza. Jeżeli ktoś zgubił dowód, możesz spokojnie go wykorzystać i oddać głos za tę osobę. Możesz również podrobić taki dowód, zrobić sobie tak zwany dowód kolekcjonerski i również oddać za kogoś innego głos. Jeżeli chcesz zagłosować dwukrotnie, jako ty, to również nie ma większego problemu. Pierwszy raz głosujesz w swoim miejscu zamieszkania ze swoim dowodem osobistym, a drugi raz głosujesz z paszportem w innym miejscu z zaświadczeniem o umożliwieniu głosowania w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. Czy podrobienie takiego zaświadczenia jest trudne? W zasadzie nie i można zrobić to nawet domowymi sposobami. Oczywiście jest to nielegalne, oczywiście są z tego powodu konsekwencje, ale ty, ktoś inny albo skorumpowany urzędnik spokojnie może wydać takich zaświadczeń praktycznie niezliczoną ilość, ponieważ nie są one liczone, nie są one podsumowywane i urzędnik, który odbiera twój głos, nie ma już w obowiązku porównania tego zaświadczenia z biurem meldunkowym. Idziemy o krok dalej, trochę bardziej futurystycznie, ale dalej w granicach normy i w granicach realizmu. Smartfon i aplikacja do potwierdzania tożsamości, czyli mObywatel. Tak naprawdę podczas oddawania głosu urzędnik nie ma obowiązku weryfikacji tej aplikacji, czy jest ona prawdziwa. A jest ona oczywiście bardzo łatwa do podrobienia. I w sieci pojawiają się scenariusze, które opisują jakoby sieci komórkowe, wykorzystując nasze dane adresowe i nasze dane lokalizacyjne, stwierdzając na bazie naszych przyzwyczajeń, że albo jesteśmy daleko od domu, albo raczej jest mała szansa, że weźmiemy udział w wyborach, spokojnie mogły udostępniać te dane fałszerzom i taki fałszerz w skali kraju wystarczy 10 tysięcy takich osób, które odwiedzą 50 komisji, żeby oddać 500 000 fałszywych, ale ważnych głosów. To zjawisko dokładnie jest opisane w linku pod filmem, ale tutaj przytoczyłem najważniejsze punkty. Przytaczam w tym filmie bardzo często stowarzyszenie, które można by powiedzieć, że jest naszym bezpośrednim oponentem, ponieważ są oni przeciwni idei internetowych wyborów, mając oczywiście zasadne obawy. My natomiast sukcesywnie udowadniamy, że te obawy nie muszą nas dotyczyć. Nie można natomiast stowarzyszeniu odmówić ogromu pracy, jaką wkładają w sam ruch kontroli wyborów, a powstali oni w 2014 roku. I teraz pytanie, co jeszcze wydarzyło się w 2014 roku? Ktoś? Ktokolwiek? Jedne z najbardziej kontrowersyjnych wyborów samorządowych w Polsce, natomiast domysłów na ich temat jest tak dużo, że odsyłam Was do linku pod filmem. Zapraszam serdecznie. W krajach cywilizowanych w ciągu ostatnich lat trudno jest udowodnić faktyczne fałszowanie wyborów. Nikt za przysłowiową rękę nie został złapany, ale oczywiście coraz częściej zdarzają się wyniki dziwne. Zdarzają się wyniki wręcz kontrowersyjne i zdrowo jest zakładać, że jeśli furtka do fałszowania wyborów jest tak szeroko otwarta, to szansa, że ktoś ją wykorzystuje, jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o nas, to dokładamy wszelkich starań, aby protokół i rozwiązanie zbudowane na tym naszym protokole były odporne na te wszystkie sposoby. I oczywiście nie mamy przed sobą jedynej słusznej wizji, jakoby to rozwiązanie miało brać udział w wyborach powszechnych, a raczej skupiamy się na tu i teraz, na działaniach mniejszych, doraźnych, ale nie wykluczamy takiej opcji, że po wielu wdrożeniach, że po wielu poprawkach nasz protokół będzie brał udział w tych wyborach najważniejszych. Na koniec zdradzę Wam jeszcze tylko, że już wkrótce zostanie powołany zespół badawczy, złożony z autorytetów w takich dziedzinach jak blockchain, programowanie, kryptologia, prawo, administracja i opracują oni wniosek, który zostanie złożony do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będzie się to oczywiście tyczyło naszej aplikacji. Ale o tym w innym odcinku. Rafał Łogusiewicz, do zobaczenia. Cześć!